dobry. Jesteśmy uczennicami klasy 2B Publicznego Gimnazjum nr 6 imienia Jana Pawła. Jestem Asia, a to jest Karolina. Bardzo się cieszę z końca roku szkolnego, ponieważ ten rok był bardzo ciężki, było dużo nauki i uważam, że każdy czeka na te wakacje. Niestety nie zdobędę świadectwa z czerwonym paskiem, ale w następnym roku zrobię wszystko, żeby to osiągnąć. Gdybym mogła cofnąć czas, z wielką chęcią bym wybrała to gimnazjum. Poziom nauczania w naszej szkole jest naprawdę bardzo wysoki, ale myślę, że to wszystko z korzyścią dla nas. Pierwszy rok nauki w tej szkole był ciężki, ponieważ pierwsze dni w szkole to były zapoznawanie się z klasami, nauczycielami, poziomem nauczania. Uważam, że nasza szkoła zasługuje na ocenę 10, ponieważ nauczyciele są bardzo miłi. Cześć. Hej. Jak się nazywacie? Ja jestem Natalka. Jestem Zosia. Tak. Michał. Czy cieszycie się z końca roku szkolnego? Tak, cieszymy się z końca roku szkolnego. Czy zdobędziecie świadectwo z paskiem? Mimo ciężkiej nauki myślę, że wielu uczniów w klasie pierwszej zdobędzie właśnie świadectwo z czerwonym paskiem. A jak wam pierwszy rok nauki? Myślę, że dobrze. Obawiałam się, że będzie gorszy, ale był naprawdę w porządku. Co was zaskoczyło w naszej szkole? Czy właśnie tak wyobrażaliście sobie naukę w gimnazjum? Tak, w pewnym sensie tak. No, myślałam, że będzie trochę gorzej. Nie, jeszcze spokojnie może. Macie już jakieś plany związane z waszą przyszłością? No ja osobiście jeszcze nie mam. Ciągle się zastanawiam. Ja bym chciała pójść raczej na medycynę, coś w tym kierunku. A wy? Jeszcze nie bardzo. Chciałabym pójść albo do wojska, albo ukończyć mechatronik. Rozumiem. Czy chcecie kogoś pozdrowić? Tak, w szczególności chcę pozdrowić naszą panią dyrektor, wychowawczynię, panią Iwonę Bokrze. Myślę, że też naszą kochaną klasę pierwszą B. No i kogo jeszcze? I ogólnie całą szkołę, całą młodzież szkolną. No. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Machajmy. Cześć. Cześć. Jak się nazywacie? Michał. Patryk. Aleks. Agnieszka. Karolina. Czy zdobędziecie świadectwo z paskiem? Tak. Nie. Tak. Staraliśmy się przez cały rok i te starania wyszły nam. Tak. I jesteśmy zwycięzcami. Jak minął wam pierwszy rok nauki? Dobrze. Jesteśmy zadowoleni. Osiągnęliśmy duże sukcesy. No było na pewno ciężej niż w szkole podstawowej, ale to już. To już przeszłość. Przeszłość. Jak ocenilibyście szkołę w skali od 1 do 10? 11. Tak właśnie. Czy właśnie tak wyobrażaliście sobie naukę w gimnazjum? Myśleliśmy, że będzie... ciężej. Tak, ale okazało się, że jeśli się przykładać, jeśli się uczyć regularnie, to można zdać. A czy macie już jakieś plany związane z przyszłością? Na razie nie. Ja na pewno chcę iść do liceum. Ja jeszcze nie wiem. Nie wiem. Okaże się z czasem. To dopiero pierwsze gimnazjum, więc jeszcze mamy dużo czasu. Dobrze. Dziękujemy wam bardzo. Czy chcecie kogoś pozdrowić? Tak. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, którzy nas uczą i tych, którzy nas nie uczą, to też. Dziękujemy im za to, że wkładali w trud, żeby nas nauczyć wszystkiego, żeby z nami wytrzymać czasem na lekcji, bo też byśmy nieznośni. No, dziękujemy. Dziękujemy.